Beata Walter. Mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dyskusję w jakże istotnym temacie wpływ cyfrowych technologii na czytelnictwo uczniów. Ogromnie się cieszę, że jesteście Państwo tutaj z nami, że wybraliście nasz panel. Miło mi powitać także naszych gości, ekspertów w przedmiotowym temacie. Pani Magdalena Brewczyńska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczyciel, bibliotekarz, kierownik działu udostępniania, znawca tematu, a przede wszystkim osoba, która wykorzystuje cyfrową technologię w pracy z czytelnikiem. Witam także serdecznie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego imienia Świętego Jana Bosko, czyli nic o nas bez nas, uczniowie. Przedstawię Weronika Luch, Marcelina Kądziela, Jacek Tomny i Paweł Uszko. Proszę Państwa, rozwój cyfrowych technologii ma wpływ na różne dziedziny życia, także na edukację. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić współczesną szkołę bez komputera, bez dostępu do internetu. Laptopy, tablety, smartfony w rękach uczniów to codzienność. Czy ma to wpływ na czytelnictwo uczniów? No właśnie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać w toku naszej dyskusji. Przed Państwem najnowsze wyniki badań czytelnictwa. No tak się akurat składa, że niestety nie mamy, możecie ewentualnie w tym momencie. Najnowsze wyniki badań czytelnictwa, ale ja będę wszystko mówiła. Za rok 2015 to są wyniki, które cyklicznie prezentowane są przez Bibliotekę Narodową i od razu mówię, że wynik za czytelnictwa za rok 2015 nie jest budujący. On jest około 5% gorszy niż za poprzedni rok, czyli co czwarty Polak z 10 przeczytał jedno słownie, jedną książkę. Ale ponieważ my dzisiaj rozmawiamy o czytelnictwie uczniów, dlatego sięgnijmy do wyników badań czytelnictwa uczniów przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Była to próba ponad 3,5 tysiąca uczniów, 12-latków i 15-latków, czyli uczniów kończących drugi i trzeci etap kształcenia. Jak wyglądają te wyniki? Proszę Państwa, jest to dość pokaźny raport. Raport Zofii Zasadzkiej, do lektury którego serdecznie zachęcam. Ale ja na potrzeby naszej dyskusji wyciągnęłam najważniejsze, najistotniejsze dane. A mianowicie, jak czytają uczniowie podstawówek? To są dane za rok 2014. Bardzo duża próba, większa nawet niż Biblioteki Narodowej. Więc jeśli chodzi o dziewczynki, to co trzecia dziewczynka systematycznie czyta. Mówimy tu o systematycznym czytaniu. Jeśli chodzi o chłopców, to można powiedzieć, że co piąty i powiedziałabym, że jest to pokazane na górkę. Jeśli chodzi o uczniów gimnazjum, to wynik jest, powiedziałabym, jeszcze gorszy. Czyli dziewczynka co piąta czyta. Natomiast jeśli chodzi o chłopców, to 1 na 10. Czyli jest jeszcze gorszy wynik. Ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną informację, która tu została zamieszczona, a mianowicie 5% uczniów podstawówek i 14% uczniów gimnazjum nie czyta żadnych książek. Znawcy tematu twierdzą, że ten wynik jest jeszcze gorszy, ale pozostańmy przy tym, sprawdzonym, opublikowanym. I teraz, proszę Państwa, kieruję swoje pierwsze pytanie do naszego eksperta, pani Magdy. Czy te wyniki, które przed chwileczką zobaczyliśmy, są powiązane z technologiami cyfrowymi? Inaczej, czy technologie cyfrowe mają wpływ właśnie na taki spadek wskaźników czytelnictwa? Bardzo proszę. Czy ja mogę dwie dygresje zrobić? Bardzo proszę. Zostałam przedstawiona jako ekspert. Sądzę, że tutaj mam ekspertów. Ale ja tych ekspertów też przedstawiłam. Słuchajcie, przede wszystkim, więc ja będę... Wyjęłam sobie nawet taki starodawny przedmiot, który pozwolę sobie coś czasu się notować.
angażować i odwoływać się do pewnych rzeczy, to taka pierwsza generacja, więc ja tu chwilę czoło przede wszystkim, bo ja się tak naprawdę o tym najwięcej uczę. Przepraszam, że ten kontakt do mnie była, ale to chyba będzie nam ułatwiało też rozmowę. Po drugie tutaj pani Barta zaprezentowała nam wyniki czytelnictwa dzieci i młodzieży. Słuchajcie, żeby nie było tak, to powiem wam taką ciekawostkę, że ponad 60% dorosłych Polaków nie czyta. Ale wiecie, tak, wiecie, słuchajcie, czytanie jest generalnie będzie taka dosyć ostra choroba. Jakie są objawy? Zobaczcie, okulary, cera trochę strzeżała, dlatego mam taki silny makijaż, podkrążone oczy, no przy tym, słuchajcie, mnóstwo różnych takich dodatkowych jeszcze jest objawów, o których tutaj już przemilczę. Dochodzą do tego różnego rodzaju, moi państwo, kończąc dygresję, różne takie niepokojące naprawdę objawy, na przykład sławny bardzo poeta Tubi, książki, słuchajcie, chodził ze swoim własnym ekslibrysem po różnych domach, gdzie było, wiedział po prostu, że jest mnóstwo książek i wiecie, przedstawiał te pieczątki, wychodząc tamtą, słuchajcie, zabieram, no bo jakże, no przecież to jest moja książka. No jeżeli poczytamy troszeczkę książki, to wiecie, różnego rodzaju zdarzenia psychiczne mogą zadzieć się w naszej głowie, tak? O pewnym takim Don Quixote bodajże, tak? Słuchajcie, naczytał się tych romansów, innych rzeczy, no i później ruszył w świat poszukiwać swoich ukochanych. Więc, drodzy państwo, ja się nie dziwię, te 60% ludzi to naprawdę wie, co robi. Słuchajcie, bo oni unikają naprawdę ostrej choroby, prawda? Więc jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Powiedzmy, że tak. A teraz wracając do pytania. Wracając do tematu, słuchajcie, czy wszystkim jest winien demon internet? Dlaczego tak nazwałam sobie, słuchajcie. A czy próchnicy winna jest tylko wyłącznie czekolada? Wydaje mi się, że nie, że tak naprawdę to nie jest nigdy tak, że działanie jest takie jednostkowe, prawda? Że jest jeden powód, który powoduje określone jak gdyby, no, działania, tak? Bądź też brak tych działań. Więc nie możemy tak naprawdę powiedzieć, że tylko i wyłącznie internet czy nowe technologie odciągają od czytania, że one powodują tak naprawdę, że to czytelnictwo nasze spada, bo tych różnych powodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest jeden z wielu oczywiście. I podczas tych wcześniejszych wykładów ja sądzę, że rewelacyjnie przedstawili prowadzący, co się dzieje. Zmienia się po prostu społeczeństwo, zmienia się nasz sposób życia, nasze funkcjonowanie tak naprawdę. A poza tym media działają w bardzo różny, złożony sposób. Także to nie jest tylko tak, że mamy jeden powód, który jest odpowiedzialny za spadek czytelnictwa, bo tych powodów tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, na pewno cyfrowe technologie, a słabe wskaźniki nauczania, uczenia się nie mają aż tak dużego wpływu. Jeżeli teraz przejdziemy na następny slajd. Tak? Proszę. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, uczniowie generalnie czytają. To nie jest tak, że nie czytają. Są różne rodzaje czytania, prawda? Jest czytanie informacyjne, dogłębne. Jest bardzo duży sposób właśnie docierania do tego czytelnictwa. I teraz tak, słuchajcie, ja znalazłam dziś, to nie jest tak, że ja jestem tutaj jako miomego, ja również przygotowałam się tak naprawdę tutaj, więc znalazłam taką informację, że współczesny uczeń czyta po to, żeby znaleźć konkretną informację, czyli on jest nastawiony bardzo pragmatycznie, szuka po to, żeby dostać informację, więc sposób jego czytania tak naprawdę też bardzo się zmienił. Mam nadzieję, że tutaj się ze mną zgodzicie, pewnie jeszcze w trakcie będziemy rozmawiali. Więc ten internet tak naprawdę to służy wam chyba bardziej jako źródło informacji, niekoniecznie czytania, a do czytania i czytelnictwa za kilka tygodni. Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Czasowo. Oczywiście. Ja celowo zadałam to pytanie, dlatego że powszechnie stwierdza się, że za spadek czytelnictwa odpowiadają cyfrowe technologie, a konkretnie to, że młodzież siedzi w internecie, w smartfonach i nie ma czasu na czytanie. No ale teraz skieruję swoje pytanie do was, kochani. Czy lubicie czytać i co czytacie? Ja bardzo lubię czytać, od zawsze z podstawówki, była główna rzecz, którą robię. A co czytam? Wszystko. Na co mam ochotę, jak mnie coś zachęci, to po prostu czytam. Nie ograniczam się do jednego gatunku. Bardzo dobrze. Ja z kolei bardzo też nie lubiłem czytać. Mam tu mały chłopiec. Dziękuję za uwagę. Przyznanie się ma ponoć mówić. Nie cierpiałem czytać, ponieważ właśnie byłem zmuszany bardzo do tego czytać.
pytania. I wydaje mi się, że to tak nawiasem jest powód, dla którego dzieci nie czytają, bo nie widzą tej rozrywki sami w sobie, bo są zmuszane do tego. Ja zacząłem czytać dopiero, kiedy znalazłem właśnie coś dla siebie. Zacząłem czytać fantastykę, taką bardziej dla dorosłych właśnie. Czyli zainteresowanie. Tak, tak. To takie zakazane trochę może być, nie dla mnie. I od tego momentu jakby brnąłem w tym jednym gatunku. Bardzo mi się to podobało. A potem czytałem coraz więcej różnych innych gatunki. Można powiedzieć, że u mnie było też podobnie, bo na początku też nie czytałam. I dopiero w gimnazjum gdzieś to się zaczęło rozwijać, może jak widziacie, jeszcze gdzieś jest jakieś źródło, może książka będzie lepsza. No i tak zaczęłam poszukiwać i się okazało to dobrym wyborem. Więc no, nie zawsze to, co jest pokazane na ekranie, jest oddane w taki sposób, jak na pięknie. Często się właśnie mówi, że książki lepiej oddają oczywiście to, co autor miał na myśli, niż to, co widzimy na ekranie. A tutaj jeszcze polecam. Mój jakby sposób czytania i to, ile przeczytam, jest, tak jak pani ekspert powiedziała, nastawione czysto na zysk. To jest tak jakby czytanie komercyjne. Muszę widzieć, że coś z tego będzie wynikało. Dlatego na przykład ostatnią książką, jaką przeczytałem, dwie książki temu, to było w październiku, to był chyba proces. I potem aż do marca, to była lektura szkolna, więc... Ale przeczytałam. Tak, przeczytałam, bo podobał mi się motyw oniryzmu, ale... Potem aż do marca chyba nie przeczytałem żadnej książki, do momentu, w którym nie usłyszałem, że przyjeżdża kilku Anglików, których będę tłumaczem, i będą chcieli iść do Auschwitz. Zwiedzić je. Ja Auschwitz nie wiedziałem nic, dlatego poprosiłem moją historyczkę jakąś wskazówkę. Dała mi książkę. Wilhelma Brasse, to były opowieści jakieś. Dlatego no, miałem cel po prostu. Chciałem się czegoś dowiedzieć o Auschwitz. I to za każdym razem tak to się dzieje u mnie, że jeżeli chcę coś przeczytać, to chcę się czegoś dowiedzieć. I na przykład teraz jeszcze zabrałem się za Oswalda Spenglera z Mierz Zachodu, ze względu na to, co widzę na Zachodzie, na przykład Europy. Czytam takie książki, czyli nastawione czysto na coś, żeby się dowiedzieć o tym, co się dzieje teraz i rozumieć dzisiejszy świat. Wyrafinowani czytelnicy. A ja mogę zadać pytanie jedno, przepraszam? Tak, za chwileczkę, tak? Jak skończą, aha, tak, będą pytania, sali jak najbardziej. Bo ja chciałbym się tylko zapytać... Zwróciliście uwagę, w jaki sposób Jacek powiedział, dwie książki temu. Strasznie się to Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ czytacie, bardzo się cieszę. A czy wasi rówieśnicy czytają? Proszę o szczerą odpowiedź, bo to wiemy, jak no, te statystyki skąd się biorą. Zależy co, jeśli są osoby, które, no nie wiem, na przykład nie tkną lektury, ale przeczytają milion romansów w domu. A są osoby, które lubią czytać lektury, czytają lektury, ale to nie czytają w domu, więc to zależy. Jeżeli mają naprawdę taką niechęć do książek, że... No właśnie bardziej, czy znacie takie osoby, które po prostu z założenia nie czytają, mówi się tutaj o tym cyfrowym kubelcy, opornym czytelniku, który generalnie neguje czytanie jest niepotrzebne. Dużo osób myślę się zniechęca już na samym starcie, zakładając, że on muszę poświęcić czas, a pewnie akcja w ogóle zawiąże się pod koniec i jakieś takie błędne. Ale to chyba w ogóle, jak najbardziej są tacy ludzie, którzy w ogóle nie czytają, albo się czytają tylko lektury ze względu, że muszą je przeczytać. I nie chodzi nawet o to, żeby wyciągnąć coś z tej lektury, tylko znać informacje, które trzeba potem napisać na teście. Ale to chyba nie chodzi o to, że nie zawiąże się akcja po tym, czy coś, czy nie są pewni, tylko po prostu nie chcą marnować czasu na czytanie. Nie mogą czytać słów. To nie jest dla nich rozrywka, bo trzeba się wyłączyć, trzeba poświęcić czas. No właśnie, to jest właśnie istotne, że kochamy internet, bo tam jest akcja, interakcja, a do książki trzeba mieć czas i refleksję, tak? Trzeba się skoncentrować. Dokładnie, ale mówimy cały czas o czytaniu tradycyjnym. Czy wy czytacie tylko książki tradycyjne, czy także sięgacie do e-booków, czy też czytacie na czytnikach, czy po prostu póki co jesteście i pozostajecie przy tradycyjnej książce? Znaczy ja czytam na czytnikach, dostałam czytnik, więc jakby to jest naprawdę wielkie ułatwienie. I o wiele lepiej się czytaj łatwiej, nie trzeba nosić miliona książek ze sobą. Więc ja czytam na czytnik, ale uwielbiam też tradycyjne książki. Czytanie jest istotne. Czy tradycyjne książki, proszę Państwa, czy elektroniczne. Ważne, żeby czytać, o tym będziemy rozmawiać za chwileczkę. A teraz przyszedł ten moment, żebyście Państwo, jeżeli tylko macie ochotę, zadali pytanie naszym ekspertom. Czy to Pani Marcin, czy uczniowie?
uczniom. To ja mam pytanie do uczniów. Bardzo proszę. Ilu z was widziało swoich rodziców z książką w ręku? No 3 na 4. I dlatego czytają. Właśnie. Bo ja tutaj na uzupełnienie pana Religiusza powiem, może nie chciałam się koncentrować na tych ostatnich wynikach badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej, ale tam jest jeden wniosek, że czytają tylko ci, którzy widzą czytających. Czyli mają wokół siebie otoczenie czytających. Tutaj kolega może się z tym nie zgodzi. Za bardzo się nie. Nie? Ale taki jest wniosek Biblioteki Narodowej. I jeszcze jeden wniosek, że z 10 badanych, 9 mówi, że nie czyta, bo właśnie nie ma takiego wzorca, o którym tutaj mówi chociażby pan Rędziusz, rodzice na przykład. Ale wy czytacie i widzieliście rodziców czytających. Czyli w jakimś sensie jest to potwierdzenie też wyniku. Sądzę, że nigdy nie będzie takiej stuprocentowej, prawda, jak gdyby zależności, że jeżeli widzimy wokół siebie, to my też będziemy to robić. Jest pewnie większe prawdopodobieństwo, bo jest jak gdyby takie modelowanie zachowań, prawda, jeżeli my widzimy, że ktoś coś robi w domu na przykład, tak, jeżeli ja widzę, że mama gotuje, to ja powiedzmy, że zabiorę się za to gotowanie, aczkolwiek mi to było zupełnie odwrotnie, dlatego ja nienawidzę gotować. Natomiast moi rodzice byli nałogowymi czytelnikami. Więc sądzę, że akurat to ja gdzieś tam zaobserwowałam i wzięłam do siebie. Słuchajcie, jest taki fajny cytat, ja sobie go nawet teraz tak zanotowałam. Jeśli chcesz, by twoje dziecko nauczyło się budować statek, musisz rozbudzić w nim tęsknotę za morzem. Czyli jeżeli my sami robimy to, jeżeli wokół siebie też otaczamy się, prawda, książkami, jeżeli jesteśmy jakby w tym świecie, to wtedy chyba łatwiej nam właśnie wzbudzić tę tęsknotę za książką, a jeżeli różne są powody, my nigdy stuprocentowo nie będziemy się zgadzać, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inne zdanie i to jest naturalne i my to szanujemy i to jest wspaniałe. Myślę, że chyba najlepiej odnaleźć to, co nas najbardziej satysfakcjonuje, bo właśnie mimo tego, że widziałam, jak moi rodzice pochłaniają książki i jak moja siostra siedzi pod kołdrą z latarką, proszę, coś przychodzi, nie, właśnie mówili, że no czytaj coś tu takie fajne i dopiero jak sama gdzieś trafiłam, to coś zaskoczyło. I tam się taka świadoma decyzja. To chyba lepiej, że z książką, a nie z telefonem albo z tabletem, nie? Ale słuchajcie, żeby tak nie było, że nie można łączyć, bo ja przepraszam. Będziemy o tym mówić, bo tutaj pani ekspert jeszcze będzie dużo mówiła na temat tego, jak łączyć właśnie te technologie cyfrowe z czytaniem. Tak, na rzecz czytania pracować. Żeby nie było, ja nie przytykam sygnał, więc dla mnie jest taki, przepraszam, już nie będę zakłócała. Tak, bardzo proszę. Czy państwo znacie jakieś dziecko, którego rodzice na 100% nie czytają, a właściwie można byłoby powiedzieć, że to dziecko rodziców nie ma, bo nikt się nim nie interesuje. Ono jest tak naprawdę samotne, mimo to chodzi i czyta namiętnie, bo ja z tego czasu pracowałam w bibliotece publicznej w Wyżysku i właśnie wiele takich dzieci spotkałam. I chciałabym się wymienić swoją wiedzą z państwem. Czy jesteście państwo skłonni zaaprobować to, że tak się zdarza, czy też macie jednak ważne, że są tego, co młody człowiek. To jest kwestia świadomości w ogóle. Jak ktoś jest bardziej gdzieś wyrobiony, nie wiem, ma wyobraźnię, fantazję, jest świadomy z siebie i tego, co na przykład chce, nie wiem, zrobić, poznać, no to będzie szukał. Jak nie ma możliwości w domu, no to mówię, pójdzie do biblioteki czy gdziekolwiek i ja też mam takie przykłady dzieci, które na przykład były z rodzin, ja pracuję w bibliotece, z rodzin jak, patologicznych czy jakichś takich dysfunkcyjnych. Ale nie zawsze patologicznych, bo ale też, właśnie też to nie można tego zakładać. Ale były dzieci, które były po prostu, widać, że były same sobie pozostawione, więc one mając jakąś tam świadomość większą, nie były wycofane, więc szukały swoich dróg. I tu przychodzą do biblioteki, to jest jedna z takich dróg szukania. I nie musi
ktoś być jakim, na przykład oczytanym, wyrobionym, młodym czytelnikiem, jeżeli ma jakąś świadomość, to zawsze znajdzie. Ale używa Pani tego słowa świadomość, każdy, bo tam, książkę sięga, no ma tę świadomość, tak? A kto nie czyta, bo jak ktoś jest w środowisku, na przykład, gdzie, w ogóle te, gdzie to jest w ogóle, nie przyznaje się do tego wagi, no to nigdy nie zajrzy, nie ma potrzeby. Generalnie dzieciaki to są, widzę, że jak są, jeszcze jak się im taką, podsuwa taką sieczkę, taką papkę w telewizji, jaka jest, która jest beznadziejna, tam zero kultury nie ma, no to z czego nie mają zarobić? A ja jeszcze chciałabym zadać dodatkowe pytanie. Czy Państwo wtedy, kiedy mówimy o tych dzieciach, załóżmy, pozostawionych samym sobie, czy te dzieci były wyrobione intelektualnie, czy też w takim najniższym poziomie? Te, które chodziły o książkę. Myślę, że to nie zawsze musi mieć związek. Oczywiście. Ale spotkaliśmy się z taką, która tak, która była intelektualnie. Właśnie, bo ja też spotkałam się tylko i wyłącznie z dziećmi, które były intelektualnie na dużo wyższym poziomie, aniżeli ludzie, którzy założyłam, potrafili nawet to docenić. A ja pani powiem, raczej spychało te dzieci. Do mnie przychodzą dzieci, które na przykład w ogóle mało czytały. Ale widzę to, co pani psycholog mówiła, że one potrzebują rozmowy na przykład. I one widzą, że ja na przykład ich nie oceniam, że ich nie dyskryminuję w jakiś sposób, że na przykład nie oceniam ich po ubiorze, po czymś, wręcz przeciwnie, że staram właśnie im mówić, że każdy ma sobie jakąś wartość. No każdy, nie ma dziecka, które nie ma jakiejś wartości. I one na przykład potem w trakcie rozmowy coś, na przykład, a może to, a tu pani coś mówiła, a tu coś leży i na takiej zasadzie i na przykład przychodziły i jakieś tam książki po rozmowie ze mną wypożyczały. No ważne jest też, żeby na swojej drodze osoby, które nie czytały, spotkały takie osoby właśnie jak pani, które będą zachęcały, tak? I wskazywały też. Ja jeszcze jedną uwagę chciałam. Ja pracuję po prostu w szkole, jeżeli będę mówiła w jakiej, tylko to jest chyba bolączka w ogóle szkół, że teraz jest jakaś taka obsesja, nie wiem, słupków, wyników. I dzieci są też dysproporcje między dobrymi dziećmi a słabymi. No nie ma możliwości, żeby osiągnąć wyniki, jak jest szkoła po prostu przeciętna, żeby jakieś tam nie wiadomo jakie. I się mało zwraca właśnie uwagi na te relacje między nauczycielem a dziećmi, między dziećmi w ogóle. To jest jeszcze to, o czym mówiła pani w szkole, chociaż dzisiejszego. I dlatego mówię, jak się z dziećmi gdzieś tam rozmawia, to się wykrzesza się z nimi jakąś tam chęć czy wolę, nawet czytanie książek w jakikolwiek sposób. Chciałam tylko tak a propos właśnie, czy do młodych ludzi szczególnie, ale do wszystkich właściwie, czy książka może być lekarstwem? Właśnie tak. Ja w ten sposób, jako dziewczynka, po prostu kompensowałam sobie pewne rzeczy. Chodziłam w świat literatura zupełnie inny, który mnie odrywał od tych problemów, które były w domu. Więc jak najbardziej to potwierdzam. Proszę zadać pytanie, młodzieży pytanie. Czy lubicie podróże? A czy przeczytaliście jakąkolwiek książkę, która opisuje podróże? Chcę nie wpuścić. Ja jestem z lat 60. ubiegłego wieku, ale mogę wymienić książki Alfreda Szklarskiego. Tomek, Krainie Kangurów, Na wojennej ścieżce, Wśród mocy dwóch, Na tropach Yeti, Tajemnicza wyprawa Tomka. To jest świat, który w tamtych czasach, no, że tak powiem, można było się oderwać. Proponuję, przeczytajcie chociaż jedną książkę. I po drugie, jeśli mogę też zasugerować, jest bardzo fajne muzeum pod Poznaniem. Pięknego podróżnika, Arkadego Fidlera. Ale odbiegamy troszeczkę już od tematu. Odwiedźcie. Tylko tyle. Żeby połączyć tradycję towarzystwa, ja zapytam, żeby korzystać z Google Map albo nawigatora, albo jakiś inny. Dobrze. Cały czas jesteśmy w kręgu właściwie osób czytających. Mówimy o wpływie cyfrowym technologii na czytelnictwo uczniów i wiem, że te wskaźniki są takie, jakie są. Oczywiście to są ogólne wskaźniki, jakieś tam średnie. Nie wiemy, że uczniowie nie czytają. No akurat mamy przykład uczniów, którzy czytają. I to są wymieniane, proszę Państwa, główne przyczyny nieczytania w różnych badaniach wskazywane przez uczniów. Nie trafił na interesującą książkę, nie czuje przyjemności. No zresztą padły takie informacje już. Czytanie to przymus, ma trudności z czytaniem, bo to też może być powód, którego dziecko nie czyta. Negatywne skojarzenia ze szkołą, nie poruszyliśmy tematu lektur. Brak tradycji czytania w domu.
i konkurencyjna media, czyli powiedzmy te cyfrowe technologie. Mogę o coś zapytać właśnie z lekturami dla młodzież? Tak, bardzo proszę. Macie wpływ na wybór lektury i czy możecie jakąś książkę od siebie zaproponować, bo to jest też dla mnie ważne. Nie za bardzo. Ja już to wprowadziłam w szkole, że uczniowie proponują książkę, bo mówią, że lektury są nudne po prostu. Tak. I uczniowie proponują co roku jedną książkę. To jest też ważne, że oni po prostu czytają to, co chcą i wszyscy uczniowie też po prostu jeden przedstawia, że ta książka jest fajna, że warto ją przeczytać, interesująca. I wtedy ci uczniowie pozostali chętnie ją czytają. Ja wiem, że szkoła średnia też by nas również zaproponowała. Czyli możliwe jest sugerowanie lektur, a tutaj idziemy z kanonem. No, z Harry Potter nie zastąpi. Nie napiszę mapy w oparciu o Harry Pottera. Ale które są narzucone i młodzież później właśnie, czy każdy Polak, który ma to, co jest narzucone od prawa. I co też chyba nie zmieniło, tak myślę. Proszę Państwa, a teraz wrócę jeszcze do wypowiedzi uczniów, a wrócę jeszcze do wyników prezentowanych w raporcie IBE. Co czytają chętnie, jak czytają lektury w szkole. W całości czyta około 50% z tych badanych, z tych 3,5 tysiąca uczniów. Pozostali czytają fragmenty, streszczenia i twierdzą, że lektury są nudne. Jakie lektury marzeń, co chętnie czytają, co też tutaj wybrzmiało. Wśród 12-latków literatura fantastyczna, przygodowa, wampiryczna, komiksy i dobrowolnie 8% literaturę klasyczną. Troszkę inaczej wygląda to wśród gimnazjalistów. Można powiedzieć, że mniej czytają komiksy, ale za to 13% literaturę klasyczną dobrowolnie. Tyle wyniki. A teraz, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, bo my wiemy, że technologie są wszechobecne i one się będą rozwijały i tego nie zmienimy. I młodzież będzie z tego korzystała. Zresztą my również z tego korzystamy. Ale myślę, że istotne jest, ażeby młodzież miała tę świadomość, o której tu tak dużo mówimy, że czytanie ma istotny wpływ na procesy myślowe. I pytanie do naszej pani ekspert, do pani Magdy, dlaczego czytanie jest takie ważne w procesach myślowych ucznia? Dlaczego jest ważne? Ja sam trochę z drugiej strony zacznę. Bardzo proszę. Słuchajcie, dorośli, generalnie nauczyciele w Lidze twierdzą, że uczniowie nie chcą czytać, nie chcą się uczyć, są zmotywowani. To są takie obiegowe, powiedzmy, jakieś stwierdzenia. Natomiast specjaliści od mózgu, od budowy, tak, generalnie od funkcjonowania twierdzą, że mózg uwielbia się uczyć, uwielbia czytać. Po prostu trzeba mu dać taką jak gdyby kanę. No i teraz próbujemy w bardzo różny sposób właśnie motywować ten mózg tak naprawdę siebie do tego, żeby czytać, żeby pobudzać go właśnie do tego działania. W różny sposób. Motywowanie na poziomie szkoły zazwyczaj się odbywa na poziomie czego? W jaki sposób was motywują? Uczniowie, żebyście, przepraszam, nauczyciele, żebyście czytali. Zazwyczaj to są takie jakieś oceny, czyli to są takie motywatory zewnętrzne, powiedziałabym, tak? Natomiast słuchajcie, mózg potrafi sam siebie zmotywować. Poproszę teraz wszystkich Państwa, żebyście chwileczkę zamknęli oczy i przypomnieli sobie coś miłego, coś przyjemnego z ostatniego tygodnia. Coś miłego, jak nie mówić. Nie mówcie. Poczuliście, zrobiło się tak, puszcie oczy. Poczuliście, zrobiło się tak przyjemnie. To hormon szczęścia zadziałał, słuchajcie. I tak jest właśnie, jeżeli robimy coś, co daje nam przyjemność. Jeżeli odkryjemy zatem w czytaniu jakąś taką przyjemność, coś, co sprawia nam niesamowitą frajdę, to mózg sam siebie motywuje i chce jeszcze więcej, tak jak to powiedziałeś, że chce musisz dużo czytać, prawda? Bo sprawia ci to przyjemność, czyli ten, tak naprawdę mózg sam wywołuje taką jak gdyby potrzebę. Troszeczkę się uzależniłaś już. Też obserwuję tę chorobę, słuchajcie. Dobrze, a dla Was taka informacja, hormon szczęścia, to dopamina i słuchajcie, starajcie się jak najwięcej tego produkować, bo to jest fantastyczna sprawa. Słuchajcie, mózgi nasze nie są ani lepsze, ani gorsze Wasze od osób, które uczyły się gdzieś tam wcześniej. Są po prostu inne. To jest naturalne, dlatego że związane jest to z tymi zmianami, które tak naprawdę dzieją się wokół nas. Jest przede wszystkim bardzo łatwy dostęp, zobaczcie, ten pierwszy tutaj obrazek, ta informacja, prawda? Wchodzimy do internetu i tam mamy taką pamięć zewnętrzną tak naprawdę. My się nie musimy niczego
tego uczyć, nie musimy niczego czytać, bo no, mamy wszystko w internecie, no to po co, słuchajcie, no z jednej strony to ja was rozumiem, no super. Zrobiłam ostatnio coś bardzo złego z moją córką w waszym wieku, zapytała mnie o coś i ja wiem, sprawdźcie w internecie. Mój mąż oburza mnie, mówi, w internecie, ty bibliotekarka, no w encyklopedii, czy jakiejś innej książce. No ale słuchajcie, no świat nie stoi w miejscu, prawda, wszystko idzie do przodu, więc my po prostu musimy jak gdyby też dopasować się do tego wszystkiego, w jakiś sposób normalnie też funkcjonować tak naprawdę. Ale tak, ten pierwszy obrazek to jest właśnie ta informacja, czyli to, co my sobie gdzieś tam powołujemy w naszym mózgu, a bardzo ważna druga ta ilustracja to jest wiedza. Wiedza powstaje poprzez połączenie różnych takich elementów, słuchajcie, z których składają się właśnie informacje. Więc jeżeli potrafimy te informacje połączyć, powstaje wiedza i my potrafimy rozmawiać na różnego rodzaju tematy, my potrafimy odwoływać się do różnych zależności, potrafimy refleksyjnie myśleć, potrafimy wyciągać różnego rodzaju wnioski i to, co też Pan było na wykładzie, słuchajcie, Pan dosyczy sprawy, między innymi to, że potrafimy funkcjonować we współczesnym świecie, to jest jedno, odnajdywać się tak naprawdę w nim i uczyć się zupełnie nowych rzeczy cały czas. I teraz jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, że jeżeli robimy coś rzadko, często, albo nie robimy czegoś w ogóle, to mózg po prostu zapomina o tym. Jeżeli coś powtarzamy, to mózg sobie przyswaja to i koduje. Także jeżeli my będziemy, wyrobimy sobie taki nawyk czytania, to po prostu to będzie, stanie się jak gdyby taką naszą drugą naturą. Myślę sobie, że jestem taka mądra, jak się naczytałam tego wszystkiego. Nie powiem, że teraz, ale gdzieś tam wcześniej. I słuchajcie, Pani słowa, naczytała. To jest bardzo ważne, to słowo klucz, żeby nie było i będę często się odwoływała do tego słowa. Dziękuję. Przepraszam, mogłabym zabrać głos. I w skali praktycznej, tak? Chodząc jako uczennica, w pewnym momencie zauważyłam, że ja właściwie nie uczę się reguł ortografii. Ja czytałam i pamiętałam, jak te wyrazy wyglądają. Mogę tylko rozumieć sposób, jak mam problem, jak napisać ortografię, że to sobie piszę tak i tak. I jedno mi się podoba, drugie nie. Ja zawsze uważam, że to pierwsze to dobrze. Dobrze, pozostajemy cały czas w świecie cyfrowych technologii i książki. I pytanie do uczniów, jak pogodzić ten świat cyfrowy i drukowany, czyli mówi się często analogowy. Jak to chyba te czytniki właśnie to jest w jakiś sposób. Tak, jak najbardziej. Uważam w ogóle, że to nie jest tak, że jest ten świat cyfrowy, jest to skocznia i dlatego ludzie nie czytają. Ludzie przecież chyba też nie czytali zanim był internet, zanim były wszystkie cyfrowe technologie. Wszystko jest kaniade na technologie cyfrowe, stąd wydaje mi się nawet, że dzięki internetowi w ogóle uczniowie interesują się w jakiś sposób przez opracowania, te wszystkie streszczenia. Interesują się jakoś tymi lekturami, że w ogóle mogą do tego w taki sposób dobrze też przejść tam opracowanie, streszczenie, zamiast w ogóle nie się mówić do tematu. Też internet to jest skarbnica nowej literatury, tam po prostu jest pełno stron, na których są opowiadania, są wiersze, ludzie wysyłają je, udostępniają jakoś i to też mogą poznać wiele nowych autorów, którzy kiedyś mogą jakoś wydawać książki. Mnie też chyba nie widzę zbytniej potrzeby na rozgraniczanie świata na nasz i na ten jakiś cyfrowy, bo żyjemy przecież wszyscy w tym cały czas i powinniśmy chyba wyciągnąć rękę do tej technologii i szukać właśnie nowych rozwiązań. Te czytniki tutaj wychodzą nam naprzeciw, no ale też właśnie jakieś słuchowiska, nawet jak są już od dawien dawna w radiach, to też gdzieś zachęca, a internet też staje się takim łącznikiem, bo na przykład ja przeczytałam jakąś pierwszą część książki i bardzo chciałam przeczytać drugą, ale nie było udostępnienia jej dosłownie nigdzie. Ale poczekałam miesiąc i była zamówiona z Wielkiej Brytanii, ale przyszła do mnie, a w Polsce nie mogłabym jej dostać, więc myślę, że to też jest to niesamowite rozwiązanie, że w tym momencie świat staje się taki mały. To stwierdzenie tu padło też takie ważne, że kiedyś też przecież nie było technologii cyfrowych, a ludzie, uczniowie, ludzie też nie wszyscy czytali. To prawda. Bo teraz tak się jakoś utarło, że bardzo często mówi się, że młodzież korzysta tylko z technologii cyfrowych
i że to jest pokolenie Y i że ono już nie będzie sięgało do analogów, do książki drukowanej. A wydaje mi się i też to obserwuję, że można umieć się połączyć. Można korzystać z cyfrowych technologii i można czytać książki. I to nie tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, ale też po to, żeby mieć przyjemność, bo książka, czytanie książki to też przyjemność. Czy ktoś w tej części dyskusji chciałby zadać pytanie tutaj młodzieży czy pani Magdzie? Proszę pani moderator nie pytać, bo to już mówię. Dobrze. Proszę Państwa, tutaj też widzicie po Państwa prawej stronie flipchart. Na tym flipchartie nasza koleżanka Magda Lutowska próbuje zebrać informacje, które tutaj są przekazywane zarówno przez młodzież, jak i przez Państwa. Zobaczymy, co nam wyjdzie na koniec. Będziemy zaraz No właśnie, a tutaj czy pani Magda chciałaby coś uzupełnić? Koniecznie. To też było podsumowanie tego, co Marcelina, tak, powiedziała przepięknie, że tak naprawdę nie forma, ale treść jest ważna. Nie wiem, czy zgodzicie się Państwo ze mną, prawda? To jest najważniejsze. Dokładnie. Tak naprawdę to, czy tamto, to jest tylko jakiś tam środek, prawda? To jest akurat środek techniczny, gdzie jest pewna treść. I jeżeli, tak jak cudnie powiedziałaś, naprawdę, jeżeli chcemy dotrzeć do czegoś, to nie ma znaczenia, na czym my będziemy czytali. Czy my będziemy czytali w internecie, czy jakieś e-booki, czy audiobooki, prawda? Bo tak naprawdę tych form jest bardzo, bardzo dużo. No i teraz słuchajcie, taka nowinka ostatnio właśnie znalazłam, że Google chce łączyć rozszerzoną rzeczywistość z książkami. Miałoby to wyglądać na tym, że byłoby to takie zdolnie do czytania, do opowiadania historii na zasadzie hologramu, czyli otwiera, zobaczcie, gdzie się odradłam, efektuam i powiem, nawet gdzieś tam, słuchajcie, otwierałoby się po prostu książkę i na zasadzie takiego hologramu ona by się nam otwierała. My też, oczywiście, my też mieliśmy swoje hologramy, prawda? Pamiętacie książki 3D? Technika wymusza swojego rodzaju pewne jakieś tam zmiany, więc teraz niestety będą mieli hologramy. Mieliśmy drukowane, po prostu porządne, tekturowe książki. No dobrze, to byłoby to. I słuchajcie, jeszcze do klasyka też chciałabym się odwrócić na kolejne taką metodę. Fantastycznie wypowiadał się generalnie na temat książek, na temat czytelnictwa i on wskazywał, że tak naprawdę książka to wynalazek doskonały. Książka, czytanie, generalnie, że z którego nie jest w stanie zastąpić to koło ludzkiej wyobraźni. I tutaj też tak było do tego, co powiedzieliście wcześniej, prawda, o tym filmie, tak, gdzie był oglądany film, ale wiecie, film ogranicza naszą wyobraźnię, natomiast książka, po przeczytaniu książki, my sami tworzymy, kreujemy tak naprawdę, tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni zależy, jak dana fabuła będzie wyglądała. A później to zderzenie, jak już niestety nakręcą tę książkę, to wcale przecież tak nie wyglądało, nie? No właśnie. Dobrze. Przejdźmy dalej. Na podsumowanie tej części dyskusji chcę Państwu polecić książkę, która wywołała burzliwą dyskusję w Stanach Zjednoczonych, Płytki umysł, odnosi się właśnie do korzystania z internetu. Autor, broń Boże, nie neguje korzystania z internetu, ale wskazuje, że bardzo czasowo długie przebywanie w internecie powoduje problemy z koncentracją, coraz krótsze i uboższe wypowiedzi, problemy z przyswajaniem długich tekstów i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko tutaj rekomenduję tę książkę, ona jest w biurze Biblioteki Pedagogicznej. Chwilę zachęcam. No właśnie, tutaj mówiliśmy już o tej świadomości, mówiliśmy o rozwijaniu, kształtowaniu właściwie kompetencji czytelniczych. Istotną rolę odgrywa tutaj szkoła, ale tutaj już koleżanka powiedziała, że czyta od dzieciństwa, czyli także dom rodziny. My dziś pozostajemy w kręgu szkoły, zatem czy polska szkoła, pytanie do uczniów, czy polska szkoła potrafi budzić pasję czytania? Jeśli tak, to podajcie jakieś przykłady. Bardzo proszę. I budzić i zabić. Potrafi jedno i drugie, zdecydowanie. Tak, albo proszę podać przykład i jednego, i drugiego.
Myślę, że w podstawówce fajną książką była Dzieci z Gulebem, taka faktycznie dla dzieci, żeby dzieciak się dowiedział, jak inny dzieciak w Szwecji żyje, bo to było o nich. Ale jeżeli na przykład potem następuje ten internet, człowiek odchodzi, a na przykład przychodzi do liceum i mówi, a będę czytał lektury. I załóżmy, że jest bombardowany chłopami albo nad niemym. Czy Państwo naprawdę myślą, że dalej będzie czytał lektury? A ja myślę, że tak. Ja myślę, że nie. Słuchajcie. No, to bardzo proszę. Jako uzupełnienie, tak? Ja jestem zdziwiona, czy ja teraz tego programu obecnego nauczania troszeczkę nie rozumiem, tego okrajania w ogóle lektur. Bo ja na przykład chodząc do technikum samochodowego, gdzie miałem też i praktyki, i naukę zawodu, musiałem na przykład przeczytać wszystkie części Chłopów, a na przykład nie tylko jeden rozdział. I to miałem taką panią nauczycielkę polonistkę, że gdy wchodziła do klasy, wszyscy uczniowie wstawali i ona mówiła, ten i ten rząd siada i z lektury pytanie na ucznia. Odpowiedział, pytanie bardzo szczegółowe czasami, odpowiedział, siadał, nie odpowiedział, znaczy tak, nie odpowiedział, dostawał dwóje i pytanie przechodziło na kolejnego. Także pani potrafiła sprawdzić, czy ktoś przeczytał, czy skorzystał wtedy z opracowania, bo wtedy zaczynały wchodzić opracowania. Ona motywowała chęć odkrywania dalszych części, tylko groza przed nauczycielem. No nie groza, bo uczniowie czytali lektury. I słuchajcie, słuchajcie, wiadomo, że są uczniowie, którzy niestety nie czytali, korzystali z lektur. Ja byłem świadkiem tego, że na przykład uczeń w czasie jazdy słuchał kasety z lekturą, ale dużo osób czytało i dużo osób, z którymi ja mam kontakt, nadal czyta książki i bardzo lubią czytać książki, więc tutaj... Nie zabiła lektura tutaj u naszego pana informatyka miłości, zamiłowania do książek, tym bardziej, że czytał pan, nie jest humanistą, bo kończył politechnikę, więc a jednak. Ale akurat tutaj nasz kolega ma takie doświadczenie i właśnie mi o to chodzi, że edukacja jest różnorodna, my jesteśmy różnorodni i tutaj też pewnie są różne stanowiska. I kolega podał przykład, że i potrafi zabić, i potrafi zachęcić. Czy wy macie jakieś doświadczenie? Ja się mówiłem co do tego, co Jacek powiedział, że kiedyś ludzie czytali, uczniowie, bo musieli czytać, a czytają do dzisiaj, ale dzisiejsze dzieci, dzisiejsza młodzież jest strasznie zindywidualizowana. Ma swój karty, ma swój świat, nie obchodzi do nic innego oprócz tego. I kiedy ma do wyboru przeczytać książkę, bo musi ją przeczytać, albo może sobie, nie wiem, pograć na komputerze, albo zrobić cokolwiek innego, bo mu się nie chce, ma wolność, nikt mu nic nie każe, bo przecież jest bezstresowe wychowanie i tak dalej. Po co ma czytać, skoro nie chce tego robić? Znaczy ja troszeczkę uważam, że przeczytanie książki wymaga pewnego wysiłku. Wysiłku i czasu, bo czytanie książki ma być dla nas przyjemnością i my musimy na tą przyjemność znaleźć w tym życiu, codziennym życiu trochę tego czasu, żeby wyłączyć się od spraw codziennych. Młodzież teraz mówi, że jesteśmy bardzo zabiegani, bo zajęcia takie, owakie, dodatkowe, angielski, muzyczna, wszystko i niejako zrzuca to nieczytanie książek troszeczkę na brak czasu, No. Wchodzą te nowe media, wchodzą elektroniczne książki, więc tutaj niejako zawsze możemy mieć pod ręką, możemy mieć w torbie, to mało miejsca zajmuje, ale myślę, że uczniowie w dużej części zrzucają właśnie to nieczytanie książek na brak czasu. Właśnie własne opinie też się właśnie kształtują poprzez czytanie, nie poprzez, że włączysz sobie internet, wydaje się, że zobaczysz, tylko przeczytasz kilka książek, prawda? Masz jakąś wyrobioną opinię. Tak, tylko że przez... Też możemy opinię narzucone są agresywne, tak? Ale trzeba selekcjonować. Jest tak duża liczba informacji, że wydaje mi się, że tak naprawdę to punktem wyjścia... Punktem wyjścia tak naprawdę jest edukacja medialna, bo jeżeli uczniowie potrafią korzystać z mediów, czyli jeżeli, tak jak wy tutaj mówicie, wy sobie zdajecie sprawę z tego, że internet jest po prostu wielki śmietnik, gdzie jest mnóstwo różnych rzeczy, tak? I teraz kwestia, jak wybrać te naprawdę wartościowe, więc zrobić taką selekcję tak naprawdę, odsiać to ziarno tych takich tam, wiecie, świństw różnych, przepraszam. Więc generalnie rzecz biorąc, punktem wyjścia tak naprawdę jest edukacja medialna w szkołach, której tak naprawdę nie do końca jest prowadzona, dlatego wielka rola nauczycieli, bibliotekarzy właśnie jako tego miejsca, gdzie uczniowie przychodzą i ufają, prawda, bibliotekarzom, więc
mogą mieć tę pewność, że nauczyciel bibliotekarz wskaże te zasoby tak naprawdę bardzo wartościowe. Zresztą sądzę, że po kilkukrotnych jakichś tam próbach też jesteście w stanie sobie spokojnie wyrobić jakiś osób, prawda, że na przykład, no nie wiem, pracodomowa.pl czy jakiś tam inny portal daje nam to i to, a jakieś inne, więc tutaj na zasadzie porównania też jesteśmy jak gdyby w stanie to zrobić, ale mówię, dla mnie zawsze punktem wyjścia jest edukacja medialna na poziomie szkoły, na poziomie domu rodzinnego przede wszystkim, tak? I to, co Pan tutaj mówił, czytanie rozwija wyobraźnię, to absolutnie. Ja postaram się też to pokazać, że technologie też to robią, żeby tam te plusy przyjęły. Właśnie to jest chyba ten moment, żeby nasza Pani ekspert przedstawiła, w jaki sposób szkoła może zachęcić do czytania książek, wykorzystując te powszechnie używane technologie informacyjne komunikacji. Bardzo proszę. Pojawi tutaj obrazek. Już się pojawi. Ja wychodzę generalnie z założenia, że świat, słuchajcie, ten realny i rzeczywisty i online tak naprawdę w tej chwili się przenikają, nie możemy już powiedzieć, że to jest coś w realu, a to tak. Jesteśmy albo offline, albo online, tak naprawdę, tak? W tej chwili jestem offline niestety. To jest taki system wzajemnych powiązań, że w tej chwili wydaje mi się, że trudno jak gdyby rozgraniczyć. Jesteśmy tutaj, ale cały czas jesteśmy, podejrzewam, zalogowani gdzieś tam na Facebooku czy jakichś tam innych portalach społecznościowych i z niepokojem czekamy, jakie nowe informacje się pojawiły, co tam się zadziało i tak dalej, prawda? Więc ta granica tak naprawdę bardzo, bardzo mocno nam się tutaj zaciera. Musimy mieć tego świadomość i tak jakby tutaj kilkakrotnie podkreślaliście to, że nie ma tak naprawdę żadnej przepaści. Funkcjonujemy w tym świecie, my po prostu musimy czerpać z tego, co ten świat tak naprawdę nam daje i z tego korzystać. I teraz tak, taki prosty przykład. Jeżeli mielibyśmy się, przepraszam, bo dla mnie to jest olbrzymia ta lesa, więc słuchajcie, to gotowanie. Jeżeli miałabym się nauczyć gotować na podstawie, na przykład, jeżeli ktoś by mi dał wykład, albo jeżeli zrobiłby prezentację, albo jeżeli ja bym miała sama stanąć i coś zrobić, no to kiedy się nauczę? To wtedy, kiedy stanę za tymi garnkami, za przeproszeniem i sama się tego nauczę. Więc my musimy jak gdyby współuczestniczyć w tym życiu technologicznym i wykorzystywać to wszystko, co on nam daje. Prezentacja może pomóc. No właśnie, no też. Gorzej, jak mi się nie uda. Jak mi się uda, to słuchajcie, znowu szkoda, on szczęścia buzuje i już może za kolejnym razem podejmę się tego trudu gotowania. Dobrze, i teraz konkretnie, jeżeli... Ale nieważne, dobrze. Słuchajcie, jak te technologie wykorzystywać? Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy się orientować, co młodzież interesuje, co w tej chwili akurat wiecie, no tak naprawdę robicie. Co dla Was jest teraz, na przykład jakimi aplikacjami się posługujecie, gdzie wchodzicie na strony internetowe? Powiedzcie, a ja zobaczę, czy wiecie, czy jestem ekspertem na tym samym poziomie. Facebook na pewno, tak, no z czego jeszcze korzystacie? Tak na co dzień? Tak, zdjęcia wrzucamy, okej, okay, dobra. Snapchat. No, też, też jestem, dobrze. Dobrze. Słuchajcie, co jeszcze? Selfie jeszcze robicie? Nie. Już nie, to już pasuje. Słuchajcie, to już jest pasuje w ogóle. Coś jeszcze? Tak, tak. Więc słuchajcie. Pierwsza rzecz, trzeba słuchać młodzieży, trzeba rozmawiać z nimi, bo tak naprawdę oni są niesamowitym źródłem informacji dla nas. Więc jeżeli wiemy, że oni korzystają z tych aplikacji, to wiecie, to w takim tempie się zmienia, że to jest coś niesamowitego, ale warto, warto, dlatego że poprzez właśnie te aplikacje różnego rodzaju można tak naprawdę promować czytelnictwo, pokazywać, jak wykorzystywać i tak dalej. Poza tym tak naprawdę nowe technologie, które w pozorom rozwijają wyobraźnię, współpracę, przecież różnego rodzaju projekty, chociażby ten Facebook. My tam, bardzo, my tam, już widzicie, trochę się utożsamiam, mimo różnicy wieku, ale niech będzie. Słuchajcie, mnóstwo różnych znajomości się zawiera. Można rozwijać fantastycznie swoje zainteresowanie, prawda? Nawet właśnie te podróże, my możemy sobie wejść gdzieś tam na Google Art, gdziekolwiek, prawda? I wtedy jeszcze doportować jakieś książki, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć te informacje, pojedynczo, w formie drukowanej, czy elektronicznej, czy jakiejkolwiek innej.
ale mówię, ta technologia naprawdę może fantastycznie służyć temu, żeby przede wszystkim promować tak naprawdę to czytelnictwo. Fantastyczna grafika. Słuchajcie, no, technologie dają nam tyle różnych możliwości, rozwijają wyobraźnię, przecież tak samo jak książki, bo żeby cokolwiek stworzyć, prawda, w internecie za pomocą jakiegokolwiek programu, to trzeba mieć niesamowitą wyobraźnię, a oni to robią, czyli tak naprawdę są fenomenalni, korzystając z tych zasobów, które mają. W związku z tym, wydaje mi się, tak wracając do tego pierwszego slajdu, który był tam pokazywany, czy internet to zło, takie wiecie, niesamowite technologie i tak dalej. Nie, jeżeli one są wykorzystywane w sposób taki, powiedzmy, właściwy, jeżeli my rozmawiamy, dopytujemy się, tak jak teraz nawet siedzimy, prawda, i ja na przykład dopytuję, że aha, selfie to już passé i w ogóle, ale wiecie, ja muszę zapytać, bo jeżeli tego nie zrobię, to ja tego nie wiem. Jeżeli ja na przykład ostatnio mojej córce na Messengerze wysłałam taki kciuk, a ona mówi, mama, to jest kciuk nienawiści, hello, co ty robisz, tak? No, ja wiecie, ja dobry wierzę po prostu, ale mówię, ja się naprawdę bardzo dużo uczę właśnie od młodzieży, od uczniów i podejrzewam, że tak naprawdę dzięki wam jestem w stanie jak gdyby realizować różnego rodzaju projekty właśnie związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi pod kątem promowania właśnie różnego rodzaju akcji czytelniczych i nie tylko. Animacje poprawkowe robimy, słuchajcie, promujące książki. Więc jeżeli byście byli zainteresowani, zapraszam do WhatsAppa, tak na marginesie. Tutaj słuchajcie też. Co jeszcze? Jak myślicie, co jeszcze daje wam technologia? W jaki sposób technologie generalnie nas rozwijają? Bo że książki rozwijają, to my co do tego absolutnie się zgadzamy. Dają nam taką przestrzeń, gdzie my się wyłączamy i tworzymy tą swoją wyobraźnię, zasoby wiedzy i tak dalej. Ale czy technologie tak naprawdę też tego nie robią? Też wam tego nie dają? Bo chodzi właśnie o to, żeby oddzielać te przeproszenie świństwa od tych takich faktycznych ziarn. I ta edukacja medialna chyba właśnie jest potrzebna, żeby umieć to zrobić i jeśli wybierze się faktycznie to odpowiednio, no to technologia może ogromnie pomóc, nie trzeba czytać książek wtedy. Ale tutaj aż się ciśnie na języku, że tak naprawdę nauczyciel musi być na bieżąco z uczniem, musi towarzyszyć uczniowi i w tych technologiach musi być partnerem, a ponieważ te technologie rozwijają się w zabójczym tempie, to zaangażowanie i doskonalenie nauczycieli w tym zakresie, no to powinno być regularne, prawda? Chyba wszyscy musimy się doskonalić, żeby w tym świecie nie zginąć, nie zostawać w tyle. Myślę, że to już będzie naturalnie. Ale tak? Ja myślę, że młodzież może być teraz naszymi nauczycielami w tej kwestii. No tak jak tu pani Marta mówi, trzeba ich słuchać, trzeba korzystać z tego, ale to, że posłuchamy i dowiemy się, że są takie aplikacje, to nie spowoduje, że my od razu się nauczymy tych aplikacji. Musimy tak samoistnie, musimy poświęcić temu czas, musimy się doskonalić, pójść na szkolenie. Mało tego, czasami trzeba mieć sprzęt też odpowiedni, tak? Bo o tym nie mówimy. Ale ja ciągle podkreślam też, że ma pan słuchać. Kieszenie nie, ale ma. No to ma pani wszystko zaczęło. Ja myślę, że nie wszystko. To jest technika. Właśnie pojawiło w tym momencie. Czy wyobrażasz sobie świat bez książek, już tradycyjnie papierowe? Czy to jest możliwe? W moim wysoce osobistym odczuciu nie, bo po prostu lubimy mieć czasami papier w ręku. Właśnie. Nie ma. Ale ja jeszcze jestem z lat 90. Trzeba spojrzeć po 80. Następny balet proszę zaprosić dzieci z podstawowej. A ja jestem przykładem takim, który chętnie korzysta ze smartfona, ale lubię czytać książki. Książek jest niezastępujące. Także myślę, że cały czas dążymy do tego, żeby jednak umiejętnie łączyć i korzystać z tych dobrodziejstw jednego i drugiego. Kurczę, na rzecz przyjemności, na rzecz rozwoju, na rzecz doskonalenia własnego. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym naszym mózgu, tak? Że on uczy się tego, co często robimy, tak? Czyli jeżeli coś jest powtarzane często, to on po prostu sobie to obserwuje i tak dalej. No i słuchajcie, no, jeżeli weźmie się książkę do ręki, to przewracanie, ten szelest, stron, przecież to jest fantastyczne, prawda? No i to takie naturalne przedłużenie ręki człowieka. No słuchajcie, pewnie będą się formy zmieniały, na pewno, natomiast sądzę, że papier pozostanie desaturacyjny, doskonały.
jedyny. Tak, tu pani Magda powiedziała nam parę słów, właściwie tylko tak nakreśliła, w jaki sposób można zachęcić uczniów do czytania, wykorzystując technologię. Różne są sposoby zachęcania uczniów do czytania. Zachęcają nauczyciele, uczniowie nie bardzo to przyjmują, ale jednym ze sposobów zachęcania uczniów do czytania jest proponowanie literatury do przeczytania przez uczniów. Tutaj nie będziemy już, bo tak naprawdę zmierzamy już do końca, ale mamy tutaj takie przykłady takiej dziennikarki pisarki dla dzieci Anny Dziewik-Meller, która prowadzi rozmowy z dzieciakami, ale tak naprawdę rekomenduje książki innym. I to nie ona rekomenduje te książki, tylko rówieśnicy. A rówieśnicy bardzo często wolą przeczytać książkę, którą właśnie rekomenduje rówieśnik. No tak niestety jest, niż sam nauczyciel. Też zachęcam Państwa, też tutaj te technologie cyfrowe jednak czasami odmawiają posłuszeństwa. No być może. No widzicie. A kartkę da się bez problemu przekręcić. Ale przepraszam, w internecie ile mamy bodźców wzrokowych, słuchowych, prawda? Więc to fakt, że jesteśmy bombardowani tak naprawdę różnymi multimediami i tak dalej, ale jak to powodzenie samochodzie? Dobrze, zmierzamy do końca, ale ponieważ wracam do tych wyników czytelników, tak pięknie mówimy o tym czytelnictwie i że właściwie wszyscy czytamy na tej sali, ale te wyniki są jakie są i są rozmaite kampanie, w związku z tym, że są tak słabe te wyniki, które mają zachęcić do czytania. Nasza prezentacja zawiera właśnie takie przykłady, 10 różnych ważnych i prostych rzeczy, które można zrobić w bibliotece. To tylko tak sygnalizujemy, nie pokażemy w tym momencie, jak w szkole i poza nią można promować modę na czytanie. Czy tutaj pani ekspert, czy uczniowie chcieliby coś dodać? Maturzyści nasi? No to te magii musicie zadać. Na Facebooku jest tego naprawdę wiele. Jest pełno stron, na których jest zachęcające czytania. Jakieś hasła, jakieś książki, promocje. W 2016 przeczytałam 100 książek. Czy konkursy, jest tego naprawdę wiele. Bo po prostu nie powali się po kontakt z tą książką, tylko jadę w pociągu. Mogę sobie czytać książki i może ktoś zobaczy. I tak się dzieje. Tak, bo na całość. Chciałam się zapytać, czy może nie możemy dostęp do książki, jaką chcielibyście przeczytać? Czy na przykład cena wpływa, albo niedostępność książki w bibliotece? Jak to oceniacie? Ja jestem często bardzo w biblioteki. Już ostatnio nie mam naprawdę, ale tak nie jest. Ale rzeczywiście znajdziesz tytuły, które... Mamy u mnie tutaj w Pile, jest co miesiąc, jest te nowości, są, to jest naprawdę, że pójdę, że zobaczysz, jakie są nowe książki, a tak to... Książki też nie kosztują jakichś wielkich pieniędzy, to jest 30-40 zł, to można sobie odmówić, nie wiem, kolacji gdzieś tam z kimś. Kupić sobie coś. No ale właśnie, a może tutaj koledzy mają inne zdanie? Może pani ktoś pytanie? Ja myślę, że to jest nawet problem, że jest nadmiar tego podażu, bo kiedyś książka była rarytasem. Albo właśnie tak jak tam się pan wychował w latach 70., jak była komuna mur berliński, książka była jedynym sposobem, żeby wyjechać z Polski. I to fajne było, ponieważ ludzie tam uciekali, a dzisiaj, no nie wiem, jest tyle książek, że książka jest nam czymś tak normalnym, czymś tak regularnym, że może być to nawet czasami ta przyczyna naszych ludzi nie czytają. Właśnie tak, że są porównywane książki. Tak, to jest podobno do tamtej, ten kopiował pod tym słowacji, który jest mniejszy. Ale przeważnie książki, które was interesują, kupujecie sami, tak? Czy po prostu idziecie do biblioteki i macie bibliotekę szkolną? Ponieważ ty mówiłeś, że źródłem informacji są dla ciebie interesuje fantastyka, tak? Czyli? Nie tylko oczywiście, ale... Znaczy nie tylko, ale... Ja potrzebuję właśnie przeczytać książkę, postawić na półce, żeby... Nie, nie, to jest żeby nie do własnych zasobów, tak? Żeby po prostu... Nie sądzicie, że do niektórych tytułów książek trzeba dorosnąć. Jeden w gimnazjum będzie czytał już poważną literaturę, na przykład filozoficzną, a inny w gimnazjum będzie uczył się
Nie, no tak, ma pani rację. Więc myślę, że na przykład do chłopców, kto dorośnie wcześniej, a inny dorośnie troszkę później, ale to nie jest dla niego ujma. Uwierzcie mi, dlatego że piękno języka to jest pola, powoduje rozwój języka. I myślę, że nawet czytając sobie fragmenty krajobrazów, czy napisałbyś sam z siebie na przykład na trzy strony piękna krajobrazu tutaj, który się przed tobą trafiła w kosa na kamień, bo napisałem 14 stron rozprawki na dwa dni przed olimpiadą. Ale najczęściej, człowiek sam z siebie niewiele potrafi dać. Musi się czymś nakarmić. Każdy osobiście w to wchodzi i myślę, że nie można generalizować. To jest naturalne, że ktoś dorośnie do innej książki w wieku 6 lat. Ja tylko stwierdziłam, że ktoś dorasta szybciej do bardzo wysokiego poziomu literatury, natomiast inny, no dla niego musi ten czas trochę potrwać, zanim on doceni prostą książkę, która mu się w końcu zacznie podobać. Ale zależy jeszcze, czy faktycznie ta książka jest... Warto. Ten czytelnik nie jest na tyle dorosły, żeby ją przeczytać, bo ona jest taka... Ale właśnie, posłuchajcie, z czasem wraca się do tego, co czytało się kiedyś i zupełnie człowiek to inaczej sobie wyobraża. No dobrze, dobrze, to ja teraz jeszcze tylko właśnie